Chcę powiedzieć dzisiaj na temat chrztu w Duchu Świętym i darów Ducha Świętego. Zawrę to sobie w jednym poselstwie. Na temat chrztu w Duchu Świętym ja powiem bardzo króciutko, bo nie chcę, ale chcę, żeby to zostało powiedziane i też nagrane, bo jest to ważne. Wiecie, w kręgach charyzmatycznych bardzo dużo jest rozwodzenia się nad chrztem w Duchu Świętym. Ja się tak na tym nie rozwodzę za specjalnie, bo też nie ma takich potrzeb. Zauważyłem, że ludzie mają po prostu, ta świadomość jest podawana bardzo szybko, bardzo gładko. Ale co jest w tym wszystkim istotne? To, że chrzest w Duchu Świętym jest zupełnie odrębnym doświadczeniem w życiu chrześcijanina, jest bardzo ważne. To jest odrębne doświadczenie. To jest doświadczenie, które nie jest związane bezpośrednio z Nowym Narodzeniem. To trzeba podkreślić, ponieważ wiele nurtów chrześcijańskich, one te rzeczy ze sobą miesza i potem dochodzą do mylnych wniosków. Prawda jest taka, że chrzest w Duchu Świętym on może nastąpić w momencie Nowego Narodzenia i jak najbardziej tak się dzieje też w wielu przypadkach, ale w innych przypadkach się nie dzieje. Różnica jakby jest taka, że kiedy rodzimy się z Bożego Ducha, to Duch Święty, cały Duch Święty jednoczy się z Duchem Człowieka, w ten sposób tworząc jego wewnętrznego człowieka. Duch Święty zaczyna popularnie, tak nazywając, mieszkać w duchu człowieka. Tak naprawdę jest to zjednoczenie ducha człowieka z Duchem Świętym. Wtedy następuje duchowe odrodzenie. Natomiast chrzest w Duchu Świętym jest w pewnym sensie zanurzeniem całej psychiki człowieka w Duchu Świętym. To jest zanurzenie. Dlatego mówi się chrzest w. Tam też zachodzi te greckie słowo baptizo, czyli zanurzyć. Ochrzcić kogoś oznacza zanurzyć. Zanurzyć. Więc jest zanurzony w Duchu Świętym. I teraz, kiedy on jest zanurzony w Duchu Świętym, to zaczynają się manifestować przez tego człowieka pewne nadprzyrodzone zdolności, nadnaturalne. Bo przy Nowym Narodzeniu niekoniecznie nadnaturalne zdolności będą się manifestować. No nie muszą się manifestować. Mogą, ale nie muszą. Również ważną rzeczą jest, żeby wiedzieć, że chrzest w Duchu Świętym on jest nie tyle kluczem do nadprzyrodzoności, co poszerzeniem nadprzyrodzoności. Bo już formuła nadprzyrodzona zaczyna działać w człowieku odrodzonym z Bożego Ducha w momencie, kiedy on się po prostu narodzi z Bożego Ducha. Już wtedy. Ale to jest małe, niewielkie. Oczywiście też relatywnie zależne od człowieka, od jego poznania, od miejsca, w którym jest. Natomiast jest to małe, dużo mniejsze niż u osób, które są ochrzczone w Duchu Świętym, czyli ich dusza zostaje zanurzona w Duchu Świętym. Czyli mówię o zanurzeniu duszy w tym. Czyli psychika człowieka w pewnym sensie zostaje przesycona obecnością Świętego Ducha. I to jest odrębne przeżycie. To przeżycie, ono przede wszystkim ma na celu dwie rzeczy. Uzdolnienie, przede wszystkim uzdolnienie człowieka do poniesienia Ewangelii, poniesienia prawdy o Królestwie wszędzie, gdzie to jest tylko możliwe. Korzystając ze wszystkiego, co Bóg ma na poziomie naturalnym i nadnaturalnym. A po drugie do tego, żeby o wiele głębiej sięgnąć w serce Boga.
Bo to jest chrzest w Duchu Świętym. Ten tekst w Dziejach Apostolskich, gdzie jest napisane, że i stąpi na was Duch Święty i staniecie mi się świadkami, to tam jest to greckie słowo martynos, staniecie się męczennikami. Czyli Duch Święty uzdalnia cię do tego, aby być męczennikiem. To jest taka ostatnia, najgłębsza faza zaniesienia Królestwa. Czyli, że Duch Święty uzdalnia człowieka do tego, aby położyć swoje życie za Królestwo. On go uzdalnia. Uzdalnia go też do tego, aby używać całej siły Świętego Ducha. Dlatego też zaraz będę mówił o darach Ducha Świętego, popularnie zwanych charyzmatami. Ale to jest odrębne przeżycie. I to odrębne przeżycie musi być w naszej świadomości, bo kiedy też uczymy innych ludzi, kształtujemy ich, to musimy im o tym mówić. Narodziłeś się z Bożego Ducha. Położę na ciebie teraz ręce, zostaniesz ochrzczony w Duchu Świętym. Ja ci to wytłumaczę. Twoja dusza teraz zostanie zanurzona w Duchu Świętym i będzie się przez ciebie manifestować o wiele szerzej moc Świętego Ducha. Będziesz mógł czy mogła zanieść poselstwo o Chrystusie wszędzie i pokonasz każdą przeszkodę i będziesz mieć nadnaturalną odwagę i coraz głębiej będziesz poznawać Boga w Jego istocie. I o tym trzeba uczyć też. Nie pozostawiać ludzi, ponieważ wiemy, że jest dzisiaj tych nurtów jest, chociaż nie wiem, czy jest ich coraz mniej, bo dzisiaj wiele takich starodawnych nurtów chrześcijańskich, ono nie głosi chrztu w Duchu Świętym. Ale co ciekawe, pojawia się kolejny nurt taki w dzisiejszym chrześcijaństwie, ten nowoczesnego chrześcijaństwa, który też nie ma wspólnego z chrztem w Duchu Świętym. Nic. Tutaj w ogóle jest odwrócona jakby szala, ludzie się uczy mówić innymi językami, siada się z nimi i się mówi powtarzać. I on potem jak koza powtarza. Uczy się ich tam prorokować, w ogóle wiecie, o co chodzi. To prorokowanie nie ma nic wspólnego z prorokowaniem, tylko to, wiecie, polega na tym, że to się w ogóle analizuje się drugiego człowieka i się mówi to, co widać. W ogóle to się prorokowanie nazywa. Człowiek przychodzi jakoś taką, ma smutną minę, to się w ogóle, wiesz, tam mówi, że duch smutku w nim jest i takie tam. Takie nowożytne chrześcijaństwo. A więc ten chrzest w Duchu Świętym też jest tutaj na tym poziomie bardzo mocno zachwiany. Bo teraz jakby zebrał tych nowożytnych takich różnych chrześcijan i zaproponował im w ogóle taką podstawową formułę, tą pierwotną formułę chrztu w Duchu Świętym pod tytułem: czy chciałbyś, żeby Duch Święty uzdolnił cię do bycia męczennikiem? Czy jesteś zainteresowany? Czy chciałbyś mieć taki power w życiu, żeby dać się zabić? Chciałbyś? No i tu by miny zrzedły. Tu niekoniecznie by chcieli być martynos. Wiecie, o co chodzi. A Jezus powiedział: wy będziecie martynos, kiedy stąpi na was mój duch. To się stanie. I poniesiecie moją Ewangelię, tak? Poprzez Judeę, Galileę, wszystkie krańce ziemi. Poniesiecie moją Ewangelię. Ja was do tego uzdolnię. Prawda? Czyli chrzest w Duchu Świętym uzdalnia do niesienia Królestwa. I towarzyszą mu różnego rodzaju obdarowania. I dzisiaj będę mówił o pierwszych podstawowych obdarowaniach, czyli tych charyzmatach tak zwanych, darach Ducha Świętego. Za tydzień będę mówił o darach służb, które są w innym miejscu opisane w Piśmie Świętym, bo są inne, ale tam tych się mało uczy. O tych się uczy bardzo dużo. Są takie, szczególnie w ruchach charyzmatycznych, są takie bardzo, bardzo te rzeczy tutaj, o nich jest mówione. Natomiast chcę dzisiaj o nich powiedzieć, bo chciałbym też, żebyś nikt z was nie miał żadnych wątpliwości i umiał z nich korzystać. Zapatrujemy sobie na liście do Koryntian, pierwszym liście do Koryntian 12:1-11. 12, od 1 do 11. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, przemawiając w Duchu Bożym, nie powie: niech Jezus będzie przeklęty. I nikt nie może rzec: Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym.
A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam i różne są posługi, lecz Pan ten sam. I różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym różnie przejawia się ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy. Inny wiarę w tym samym Duchu, inny dary uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. I mamy pierwszy werset, czyli świadomość. Po pierwsze, Paweł tutaj mówi, chce, żebyście wiedzieli, czyli musi mieć świadomość. Wierzący człowiek musi wiedzieć o darach Ducha Świętego. Mieć świadomość. Nie ma tej świadomości, to nie będzie mógł używać darów. Nawet jeśli dary się będą przejawiać przez niego, to on będzie je używał cząstkowo i nie będzie wiedział dokładnie, co z nimi zrobić. Wiecie, bo ludzie nie wiedzą, co mają robić i przy nich się przejawiają dary. Oni nie wiedzą, nie mają świadomości. Bo jakaś kobieta, jeden taki ewangelista z nią rozmawiał i ona mówi, i miała skaleczony palec, przerżnęła sobie palec, miała skaleczony ten palec, miała zawinięty ten palec. I ten ewangelista z nią rozmawiał i zapytała, co ci się stało, siostro? Ona mówi, albo strasznie sobie przeciąłam palec, mam zabandażowany. I potem następnego dnia on znowu z nią rozmawiał, bo znowu miała do niej jakieś pytania po spotkaniu i już nie miała tego bandaża na palcu. I on mówi do niej, a gdzie twój bandaż? A ona mówi, no zdjęłam, bo mi się zagoiła rana. A on mówi, a gdzie ty miałaś tą ranę? Ona mówi, no tu, a tam taka kreska taka tylko. A on mówi, ale jak to, przecięłaś sobie tak strasznie palec? Ona mówi, tak, bo ja mam coś takiego, że od kiedy się nawróciłem do Jezusa, to mam coś takiego, że mi strasznie szybko się goją rany. Mówi, nie wiem, skaleczę się i do wieczora mi to zarasta. Nie wiem dlaczego, tak mam. I ona nie wiedziała, że przez nią działają dary uzdrowienia. Ona nie miała pojęcia, to zwykła babka gdzieś tam w kościele sobie siedząca, gospodyni domowa, która w ogóle no, takie coś miała. A on do niej w ogóle mówi, słuchaj, to ja ci teraz powiem, co masz robić, to ty będziesz kładła ręce na chorych w kościele i na innych ludzi, pójdziesz do pastora i ty mu powiesz, że ty chcesz w ogóle działać w służbie ewangelizacyjnej. Ona była przerażona tym faktem. Wiecie. Nie znam dalszych losów tej kobiety, natomiast widać tutaj, że brak świadomości doprowadzał do tego, że ona w ogóle nie wiedziała, że ona to ma, a potężnie działał dar. Po drugie, werset drugi i trzeci. Dary duchowe nie definiują duchowego odrodzenia ludzi. Rozumiecie? Ich brak nie świadczy o tym, że ktoś nie poznał Jezusa. Pierwsze ruchy charyzmatyczne piętnowały ruchy niecharyzmatyczne. Do tego stopnia, że pierwsze ruchy zielonoświątkowe, one oficjalnie ponad 100 lat temu mówiły, że kto nie jest ochrzczony w Duchu Świętym, kto nie, przez kogo nie przejawiają się dary Ducha Świętego, ten nie jest narodzony z Bożego Ducha. I oni to dopiero później przestaną o tym głosić. Ale pierwsze ruchy zielonoświątkowe, które przeżyły bardzo potężną manifestację, jakby tą mówi się, drugą pięćdziesiątnicę, to one tak mówiły. Ale to jest nieprawda. I ten drugi i trzeci werset o tym mówi, że dary duchowe nie definiują duchowego odrodzenia ludzi. I Paweł o tym uczy. Werset czwarty pokazuje, że jest różnorodność darów duchowych. Byle w Duchu Świętym. Czyli tutaj jest taki obraz, że tych darów jest wiele. Tu jest wymienione ich kilka. Ale to Bóg jedyny wie, ile jest obdarowań. To nie wiadomo, jakie są obdarowania. Często ciężko je nazwać, ale przejawiają się w życiu ludzi. Ale co jest jeszcze zaznaczone? Byle w Duchu Świętym. Czyli mogą się manifestować różne rzeczy nie w Duchu Świętym. Tyle poza Duchem Świętym. Różne dziwne rzeczy. W
Piąty werset pokazuje, że jest różnorodność usług, czyli tak naprawdę Duch Święty, on daje też bardzo szeroki wachlarz usług. Nie są to tylko usługi związane z urzędami, czy też takimi podstawowymi elementami Kościoła, jak uwielbienie, czy cokolwiek innego. To nie tylko to, jest dużo. Jest to różnorodność usług. Byle na chwałę Jezusa, bo to jest bardzo ciekawe, jak się usługę rozpoznaje. Czy to jest Boża usługa, czy nie. Czy to przynosi chwałę Jezusowi? Jak to nie przynosi chwały Jezusowi, rozumiecie, o co chodzi? To się skreśla na dzień dobry taką usługę. Czy to, co ty robisz, czy to, co ja robię, przynosi chwałę Jezusowi? W konsekwencji. I szósty werset pokazuje różnorodność sposobów działania. Czyli te sposoby też, formy działania są bardzo różne. A więc nie tylko różnorodność darów, różnorodność usług, to jeszcze różnorodność sposobów działania, czyli metod. Metod. Nie ma jednej metody. Nie ma metody jednej. I przy darach Ducha Świętego masę metod jest różnych. Są tak różne metody, że się w głowie nie mieści. I ktoś na to spojrzy z boku i powie, jak to jest możliwe. Ale tu jest napisane różnorodność sposobów działania byle dla Boga. Czyli definiuje to, dla kogo ja to robię. Na kogo ja patrzę w tym momencie. Na jednym spotkaniu, gdzie byliśmy, na spotkaniu takiego ewangelisty, on opowiadał, że był świadkiem tego. Jak dziewczynka nie ma, głucho nie ma dziewczynka, na migi się modliła o chorych i byli uzdrowiani. A sama nie była. Migała i demony wychodziły. I powiedział, no, co to jest? No, różnorodność sposobów działania. W innym wypadku do uzdrowienia wyszła kobieta, która wielokrotnie wychodziła do uzdrowienia. Była taka pełna, mocno w ogóle cieleśnie myślący człowiek. Między innymi ona zawsze chciała, żeby ktoś znaczący na nią kładł ręce. Dla niej było problemem na przykład, że nie główny usługujący na nią kładzie ręce, tylko że ktoś z jego pomocników. No i oczywiście wyszła po raz kolejny na jednym ze spotkań do modlitwy o uzdrowienie i ludzie podchodzili, a do niej nikt nie podchodził. I ona stała. I w pewnym momencie przydarzyło się coś, co było chyba najgorszą rzeczą dla niej. Wyszła do niej jakaś 11-latka. W ogóle. I stanęła przed nią. I zapytała, czy może się o nią pomodlić, jaka jest sprawa. No ta dumna kobieta, w środku w niej kipiało wszystko. Ale że to już było na środku, już też głupio jej było się w ogóle wycofać z tej całej historii, tak, to pozwoliła się tej dziewczynce o siebie modlić. I to pod rękami tej dziewczynki została uzdrowiona. Bo Duch Święty potrzebował w pewnym sensie, tak to nazwijmy, tak, pewnego podejścia jej osobiście, tej kobiety. Duma stała na drodze tego uzdrowienia. Werset 6 i 7 pokazuje, że każdy może być przekaźnikiem darów Ducha Świętego. Każdy, a więc każdy odrodzony z Bożego Ducha człowiek i wypełniony Duchem Świętym, czyli ochrzczony w Duchu Świętym, może być przekaźnikiem darów Ducha Świętego. Nie ma wybrańców jakichś takich w ten sposób. To nie ma jakiejś takiej, że ktoś może, a ktoś nie może. Ktoś za krótko, ktoś za długo. Ktoś mężczyzna, kobieta, ktoś dziecko. Nie. Dalej, każdy może być przekaźnikiem wszystkich darów. Wszystkich. Nie ma czegoś takiego, że ktoś ma jakiś dar i nie może mieć innego daru. Może mieć wszystkie dary Ducha Świętego. I trzecia rzecz w tym wersecie 6 i 7, coś, co też mało jest zrozumiane przez chrześcijan, że dary Ducha Świętego działają w Duchu, czyli wtedy, kiedy Duch zechce. I to jest taki cios dla wielu charyzmatyków. A dlaczego nie działa Duch? Dlaczego nie działa dar dzisiaj? Ja wczoraj działałem. No
bo on daje jak zechce. Mówię, czytaj Pismo. Kiedy do mnie ktoś dzwoni, mówi, czy przez ciebie działają dary uzdrawiania? Ja mówię, czasem tak. A jak to czasem? Ja mówię, no jak to czasem? No czasem, no. Czasem działają, czasem nie działają. Nie wiem, a co ja jestem? Dawca? Ja nie jestem dawca. Ale jak ja bym przyjechał na nabożeństwo, to co? Ja mówię, to zostajesz uzdrowiony. A co? Ale będą działały dary? Ja mówię, nie wiem. Skąd ja wiem, czy będą działały dary? Skąd ja mam mieć taką wieść? Nie mam poznania w tej sprawie. To jak ja będę uzdrowiony? Ja mówię klasycznie, przez wiarę. Mówię, o co chodzi? Ewangelia Marka 16 rozdział. Na chorych ręce kłaść będziecie, a oni zostaną uzdrowieni. Ja nie wiem. Po co ci dar? Dar to dar. Ja nie wiem, czy dar zadziała. Czasem działa, czasem nie działa. Nie działa dar, działam przez wiarę. Działa dar, to nie wiem, czy działa. Wiesz, o co chodzi? Ja nie wiem, czy działa dar. U na przykład uzdrawia. Ja nie wiem. Czasami działa, czasami nie działa. Czasami jest, wow, coś się stało szybko, a czasami się nie stało szybko. Ale i tak się stało potem. Wiesz, o co chodzi? A więc dary Ducha Świętego działają w duchu, za wyjątkiem jednego z nich i o tym za chwilę będę mówił. Dary Ducha Świętego dzielimy na trzy części. Po pierwsze, dary wypowiedzi. Mamy tam inne języki. Po drugie, interpretacja języków i prorokowanie. Specjalnie nie mówię, że jest to wykład, ponieważ nie ma takiego pojęcia jak wykład języków. Tylko jest interpretacja, jest tłumaczenie, niektórzy mówią jeszcze tam, tłumaczenie języków. Tylko jest interpretacja, więc mamy inne języki, modlitwa innymi językami, interpretacja języków i prorokowanie. Dalej mamy dary objawienia. Mowy mądrości, czy też słowo mądrości, mowę wiedzy, czy też słowo wiedzy i dar rozróżnienia duchów. To są dary objawienia. I trzecia kategoria, mamy dary mocy. Dar wiary, dary uzdrawiania i to jest jedyne miejsce, gdzie jest liczba mnoga. Nie dar, tylko dary, dlatego że jest wiele darów uzdrawiania. I dar czynienia cudów. I polecimy sobie od początku. Dary wypowiedzi, czyli inne języki przede wszystkim. Inne języki modlitewne i inne języki poselstw. To są dwa rodzaje innych języków, które nie są ze sobą zbieżne. Języki modlitewne są jedynym charyzmatem, który człowiek, gdy otrzymuje, posiada nad nim stuprocentową władzę. Bóg go daje do używania na stałe. Nie udziela go jak innych darów. Ten dar jest na stałe. Służy on do modlitwy. Dlatego jest napisane, że kto innymi językami się modli, rzeczy tajemne wygłasza. Modlitwa innymi językami jest jak siłownia. Ja zawsze mówię, karmienie się słowem jest jak dieta. Inne języki jak siłownia. Jak połączysz te dwa elementy, masz sukces. I mamy też języki poselstw. Więc najpierw, jakie są to języki w ogóle? Mogą to być języki aktualnie używane w świecie. Te, które są teraz w świecie. Czyli języki innych nacji. Mogą to być języki dawnych narodów. Czyli języki nieużywane już dzisiaj. Może to być aramejski, może to być język Inków, Azteków. Mogą to być języki, co ciekawe, przyszłych narodów, czyli narodów, które jeszcze nie zaistniały na ziemi. Jeszcze nie pojawiły się nigdy na ziemi. I mogą to też być języki anielskie. Tutaj jest ich masa. Języki modlitewne służą do osobistego uwielbienia i do duchowych modlitw. A języki poselstw, do poselstw od Boga do ludzi.
Do tego używa się języków poselstw. Druga rzecz to interpretacja języków, czyli wykład. Dlaczego interpretacja, a nie dokładny wykład? No dlatego, że dokładny wykład nie istnieje. Ponieważ w interpretacji języków tłumaczy się sens przekazu, a nie słowo w słowo. Często może być poselstwo długie, wykład krótki. Często może być wykład krótki, wytłumaczenie długie. Nie ma to tutaj w ogóle żadnego znaczenia. Wykładasz ty albo ktoś. Kiedy nie wykłada nikt języka, poselstw w językach, to tego się nie używa w zgromadzeniach, bo to jest zbędne. Dlatego o tym jest napisane, żeby ktoś tłumaczył. Oczywiście wielu teologów źle to jak zwykle na swoje cielesne kopyto wytłumaczyło, że w ogóle się nie wolno modlić. Jak już nawet mówią, już nawet nie negują innych języków, no publicznie się nie módlcie. Tam pod nosem se szemraj. W ogóle nie głośno, bo to musi być wykład. No to nie musi być wykładu żadnego. Rozumiecie? To nie musi być żadnego wykładu. Jakby się o niego przed ktoś modlić, byłby Francuz, czy Niemiec, czy ktoś, to by nie kazał mu wykładać, wiesz. To by się cieszył, że się o niego modli. Wiesz. Ale jak tu jest modlitwa w innych językach, nie o niego bezpośrednio, to on ma problem, tak? No to cielesne myślenie wszystko, no ale pomijamy. A więc musi być wykład, jeżeli jest poselstwo, czyli wychodzi ktoś i publicznie wygłasza coś w innych językach, to ktoś winien to wyłożyć i zawsze jest wykład. Jak jest poselstwo, to jest wykład. Częstokroć jak jest poselstwo, a nie ma wykładu, dlatego że ktoś się boi wyłożyć. Kiedyś pojechałem na taką konferencję i taki przyjechał pastor z Ukrainy i zaczął konferencję od modlitwy w innych językach. Zrobił poselstwo w innych językach i stoi. Kiedyś taką brodę miał i tak się głaszczył w tym razie. A my tam siedzimy, całe kino ludzi. I on tak postał z 5 minut. Cisza. Wiecie, jaka to jest trudna sprawa, 5 minut? Na konferencji chrześcijańskiej nic się nie mówi. Nic nie gra, nic się nie modli. Jest cisza. Cisza. I po 5 minutach on mówi do tej w ogóle kobiety, która tłumaczyła go. Powiedz, że jak się nie znajdzie wykład, to ja dalej nie prowadzę. Czekaliśmy jeszcze ze 3 minuty i ktoś wyszedł. I koniec. Rozumiesz, o co chodzi? Tak nas załatwił wszystkich. Ja to do dziś pamiętam. Postawił nas wszystkich do pionu. Wiesz, i stał się tak będzie. Mówi, było poselstwo. Mówi, tyle was tu siedzi. Niemożliwe, że nie ma wykładu. On nas nauczy fundamentu wiary. Bo jak jest poselstwo w społeczności, Duch Święty, jeżeli daje poselstwo, to jest wykład. Rozumiecie? To jest bardzo ważne. I nie wolno bać się robić wykładu. Bo to jest Duch Święty, a nie Heniek z poczty. To ważne, kto to dał. Prorokowanie, trzeci dar wypowiedzi. To mówienie w imieniu Boga, czy też w miejsce Boga. Cel, zbudowanie, napomnienie, pocieszenie. Pierwszy list do Koryntian 14:3 o tym mówi. To jest prorokowanie. Prorokowanie to jest mówienie w imieniu Boga ku zbudowaniu, napomnieniu lub pocieszeniu. To nie są prorocze poselstwa. Rozumiecie? To jest prorokowanie, to jest w ogóle coś innego. Nie trzeba być prorokiem, żeby prorokować. To w ogóle nie ma nic wspólnego z prorokiem. Prorokowanie. To po prostu jest taka sama nazwa. Rozumiecie? Prorokowanie. Prorokowanie to nie jest przyjście do kogoś, tak jak wielokrotnie ktoś myśli, i powiedzenie mu w ogóle, co ma robić. Nie. Prorokowanie to jest mówienie w imieniu Boga ku zbudowaniu, napomnieniu, czy też pocieszeniu. Taki jest cel prorokowania. I ono ma ogromną rozpiętość form. Uczę o takich rzeczach na warsztatach proroczych, więc jak ktoś chce, niech słucha. No i co? Prorokowanie podlega osądowi, jak każda inna forma z perspektywy proroczej. Rozumiecie?
Czyli nie trzeba się z nim zgodzić. Po prostu, nie? Nie wolno go lekceważyć, ale nie trzeba się z nim zgadzać. No ale to... Oczywiście pamiętajcie, że dary się mieszają. Często one się przenikają. Często jest tak na przykład, że jest poselstwo w innych językach, które jednocześnie jest prorokowane. W ten sposób to działa. No dalej. Dary objawienia. Przede wszystkim mowa mądrości, czy też słowo mądrości. Słowo greckie użyte tutaj na słowo mowa to jest logos. Czyli sporządzenie, sens, wyjaśnienie. To jest logos. Sporządzenie, sens, wyjaśnienie. I mądrość, czyli greckie słowo sofia, zręczność, biegłość, umiejętność, znajomość. Mowa mądrości, przyjaciele, to jest wyjaśnienie tego, co się ma stać. Czyli to jest informacja o tym, co ma nadejść. To jest słowo mądrości. Więcej, to jest zobrazowanie jakiejś opcji. To jest coś, co popularnie się nazywa proroctwem. A to jest słowo mądrości. Coś, co się stanie. Nie wiesz, co się stanie od strony naturalnej, prawda? Bo to nie jest coś takiego, że na przykład dowiadujesz się, że coś się stanie i potem to mówisz, że to się stanie. Też tak robią. Naprawdę. Jest cała infrastruktura oszustw charyzmatycznych. Ja się zastanawiałem, czy o tym uczą w ogóle. Jak to robić. Czasami mam wrażenie, że... A więc to jest mowa mądrości. Dalej jest mowa wiedzy, czy też słowo wiedzy, czyli jest nadprzyrodzona informacja o tym, co jest. Ale jest to też informacja nienaturalnie objawiona. Wiem, co się dzieje w jakimś ciele, w jakimś organizmie, czy, lub w czyimś życiu teraz. To jest ponadnaturalne. No i oczywiście trzecia rzecz, dar rozróżniania duchów. Dar rozróżniania duchów to nie jest tylko dar związany z tym, że wiemy, jakie rodzaje demonów są. To nie tylko chodzi o rodzaje demonów, ale to jest rozróżnianie tego, co jest z Ducha Bożego, co jest z duszy. To jest rozróżnianie, szeroko pojęte rozróżnianie podstawy duchowej. Skąd to coś się wzięło? Skąd to wylazło? Czy to z nieba? Czy to z człowieka? Czy to z piekła? Skąd to wyszło? Wiecie, o co chodzi? To jest dar rozróżniania duchów. I teraz również dar rozróżniania duchów może się objawiać nie tylko poprzez w ogóle każdy dar, słowa, w ogóle dary objawienia mogą się objawiać w przeróżny sposób. Nie tylko przez to, co się pojawi w głowie, ale na przykład przez wizualizację, przez jakąś wizję, przez obraz, przez nie wiem przez co, przez jakąkolwiek formę przekazu Świętego Ducha. Kiedyś był człowiek, który na przykład miał słowo mądrości w ten sposób, że kupował codzienną gazetę w Stanach i on czytał i w momencie, kiedy on czytał, to on między literami widział inne litery. I na przykład dostawał informację, że na przykład będzie w ogóle tornado gdzieś tam w Japonii. Wiecie, on to wiedział. Uznany był za proroka, nawet nie wątpię, że był prorokiem. Natomiast on stosował bardzo mocno słowo mądrości. To nie była forma prorocza, to było słowo mądrości po prostu. Jemu tak się, on w gazetach to widział. Inni w wizjach, inni w intelektualnym przekonaniu, to już nie ma znaczenia, jak to się dzieje. Ważne, że ty po prostu co? Wiesz coś, co się ma wydarzyć. Wiesz coś, co się dzieje teraz, a jest ukryte, lub też wiesz, skąd pochodzi jakaś sytuacja, z jakiej formuły. Czy jest to Duch Święty, czy jest to diabeł, czy jest to twój duch, czy jest to jakaś inna zaraza, czy cokolwiek tam. No i mamy dary mocy. Przede wszystkim mamy dar wiary. Dar wiary, bardzo mało rozumiany dar. Dar, który dla ludzi, którzy nigdy nie doświadczyli go, jest... No jest jak czarna magia, dar wiary. Jak wygląda manifest daru wiary? To nie jest wiara, którą posiadasz. To nie jest to.
To nie jest wiara, której nabywasz przez słuchanie słowa Chrystusowego. To nie, to jest nie ta wiara. Dar wiary pojawia się wtedy, kiedy nagle w jakiejś sytuacji masz potężny wewnętrzny wzrost przekonania do zrobienia czegoś. Jest to tak silne, że możesz przejść w ogóle ścianę. Często jesteś nierozumiany w ogóle w tej sytuacji. Nie wiesz w ogóle, co się dzieje teraz. Ale ty po prostu idziesz i to robisz. Jesteś w ogóle pewny. Bardzo często ludzie, przez których się często manifestuje dar wiary, oni są współpracownikami ludzi na pierwszej linii ognia. Mówi się, że Barnabie bardzo silnie towarzyszył dar wiary. Barnabie, który współpracował z Pawłem. Mówi się, że ten team wykonał największą apostolską pracę, dużo większą niż team na przykład Pawła z Sylasem. Że Paweł z Barnabą wykonał taką pracę, największą. Że Barnaba, zwany synem pocieszenia, bo oni tak go nazywali, był tak naprawdę dla Pawła pewnego rodzaju taką katapultą. I że właśnie jemu towarzyszył dar wiary bardzo często. Ale to jest właśnie to, nadprzyrodzony manifest wewnętrznego przekonania w stosunku do konkretnej rzeczy, do konkretnej sprawy, do konkretnego czasu, czy też do konkretnej osoby. Prawdę jesteś przekonany, że w ogóle, kiedy podejdziesz i komuś wyłożysz z pięści w ogóle w zęby, rozumiesz, o co chodzi, to on będzie miał objawienie w ogóle człowieku samego nieba. I takie coś masz. Smith Wigglesworth często przez niego przejawiał się w ogóle dar wiary i lał ludzi. Smith chwalił z pięści ludzi. Kobiety, mężczyzn po twarzach, po brzuchach, na scenie. Szczególnie w miejscach chorobowe. Wychodzili ludzie, kobieta miała puchlinę wodną. Puchlinę, taki brzuch miała w ogóle. Dwie koleżanki ją wyprowadzały. Smith na dzień dobry nie powiedział nic, tylko jej przywalił boksa. Jak jej przywalił boksa, ona padła. Rozumiecie? On powiedział, podnieście ją. Proszę ciebie. Walnął ją drugi raz. Ona padła drugi raz. Kobieta na scenie. Setki ludzi siedzą. Z pierwszego rzędu ktoś staje, mówi, ty potworze. Nie, ty bestio, mówi do niego. A ten mówi, usiądź. Znasz swój fach? Ja swój znam. Podnieście ją. Jak jej przyryszczą trzeci raz, padła na ziemię, wstała, a brzuch zjechał. On w tamtych czasach bił ludzi, bo jak mieli wyrostek robaczkowy, to on falił centralnie, proszę ciebie, wyrostki robaczkowe i wyrostki znikały. Rozumiecie to? Facet ryzykował zabójstwa. Zabójstwa. Ale taki był Smith. Przez niego bardzo silnie manifestował się dar wiary. Przyszedł do niego człowiek, który nie miał krtani. Miał krtań tutaj wyciętą, bo miał raka i miał włożoną rurkę. Tutaj, rozumiecie? Pamiętajcie, że rzeczy dzieją się 80 czy 70 lat do tyłu, nie teraz. To nie jest ta technika. Facet ma rurkę włożoną miedzianą w gardło. Wychodzi do niego młody chłopak. Wychodzi, jest karmiony przez rurkę, którą się tam wpuszcza i się płynny pokarm dostaje do środka. Ponieważ nie może poruszać krtanią i przesuwać pokarmu. Wychodzi do modlitwy. Smith popatrzył. Mówi, co ci jest? O, rurkę żeby pokazuje, nie? A on mówi tak. Idź do domu i zjedz stek z ziemniakami. Nie pomodlił się od niego. Chłopak wyszedł ze spotkania, poszedł do domu i mówi do matki, żeby mu zrobiła stek z ziemniakami. A matka zaczęła płakać, mówi, umrzesz. A on mówi, nie, kaznodzieja mi powiedział. Zrobiła mu stek z ziemniakami. Ukroił kawałek mięsa, włożył, zaczął się dusić. Zaczął się ruszać, żeby mu wpadł. Zaczął się dusić, dławił się. Wpadł mu kawałek mięsa. Włożył drugi. Matka siedzi, płacze. A on wkłada kawałki mięsa i po trochu ziemniaków. Rozumiesz, o co chodzi? Pod koniec obiadu krtanin się zrozumiał. Pod koniec obiadu. Taki był Smith. Przez niego działał bardzo silnie dar wiary. O wiele bardziej niż dar uzdrawiania. Dlatego nazywany jest jak apostołem wiary. Tak go nazywali.
Rozumiecie? Taki był Smith. Dlatego nie lekceważcie tego daru. Nie patrzcie na ten, bo na ten dar mało kto patrzy. Mało kto w sobie, bo tutaj wiecie, co towarzyszyć musi temu darowi? Odwaga. Kaznodzieja musi być odważny, żeby stosować dar wiary. Rozumiecie? A ten dar bardzo często współdziała z innymi darami, między innymi z darami uzdrawiania właśnie. Znana jest historia kaznodziei, który miał jeden z darów uzdrawiania, jeżeli chodzi o kręgosłupy, i notorycznie kazał ludziom układać się. Starym ludziom. Kto jest chory na kręgosłup? Ludzie wychodzili i on ich zapraszał na scenę, kazał im się kłaść. Kładli się na brzuchach, a on po nich biegał. I z powrotem. Tylko piszczały te kręgosłupy. I wstawali z uzdrowionymi kręgosłupami. Rozumiecie? Chcę, żebyście... Te dary współdziałają ze sobą, ale potrzebna jest odwaga. Dalej, dary uzdrawiania. Jest ich wiele. To nie jest tak, że jeżeli ktoś zaczyna, przez kogoś zaczynają się manifestować dary uzdrawiania, to że będzie to do każdej choroby. Może tak nie być. Możesz w swojej służbie na przykład zobaczyć coś takiego, że pewne szczególne choroby są przez ciebie uzdrawiane częściej niż inne. Że na przykład modlisz się o ludzi chorych na kręgosłupy i najczęściej oni są uzdrawiani. A modlisz się o kogoś, kto nie widzi, nigdy nie zostanie uzdrowiony. Nikomu się nigdy nawet wzrok nie poprawi. Rozumiesz? Nie dziw się. Działaj w tym, co masz. Rozumiesz? Realizuj to, co masz. U innego będzie coś innego. U innego wiele. Nieważne. I dar czynienia cudów. Słowo cud tutaj to jest potęga, siła, moc. Czynienie to jest czyn, działanie, zabiegi. Dar czynienia cudów to jest dar stwórczy. Cuda to jest stwarzanie. W ogóle cud to jest nadprzyrodzona ingerencja w naturalność. To jest cud. Cud. Nadprzyrodzona ingerencja w naturalność. W jakiejkolwiek dziedzinie. Ducha, duszy, ciała, nieważne. Ale jest to zawsze moc stwórcza. Stwórcza. Coś się tworzy. Tworzy się część ciała. Urządzenie zaczyna działać. Rozumiesz? My na początku tak mieliśmy, jak nie mieliśmy pieniędzy jeszcze tak. Gadka kładła ręce na pralkę, na odkurzacz i to działało, póki człowieku chyba się nie spaliło później. No, w cudzysłowie, wiesz. Ale to wszystko zawsze działało. Tu już siadała pralka, położyła ręce, pralka działała i działała, to już wystawiliśmy ją działającą i już mieliśmy więcej pieniędzy, to kupiliśmy nową, bo tamta była już zajechana jakąś maciarzy. Ale działała. Położyłem ręce na silnik w samochodzie, przestał olej brać, uszczelnił się. Cuda, różnego rodzaju cuda. Czyli coś, co się tworzy. Często ludzie mylą potrzebę uzdrowienia z darem czynienia cudów. Często może zdarzyć się tak, może tobie, że człowiek się do ciebie pojawi się w twoim życiu, człowiek, który nie będzie miał czegoś. Jakiegoś elementu w ciele. Jemu nie potrzebne jest uzdrowienie, bo nie ma chorego tego elementu, tylko on go nie ma. Co tam uzdrowić, jak on nie ma? Rozumiesz? Trzeba go stworzyć. Tak działają dary Ducha Świętego. Te główne, podstawowe dary Ducha Świętego. I Paweł uczy, żeby zabiegać o dary Ducha Świętego. Zabiegać o. To nie jest tak, że siedzę sobie na tyłku swoim chrześcijańskim i mówię, niech na mnie spadnie jakiś dar. O, tam ja nie dostałem daru, to nie. To idę bez daru. Nie. Zabiegać, tak? Czyli iść w tym kierunku, zdążać w tym kierunku, w którym ten dar jest do wzięcia. Boże, ja chcę tych darów. Natomiast gwarantuję Ci jedną rzecz. Że jak będziesz chciał darów, a nie będziesz chciał działać w związku z użytkownością tych darów, to nie będziesz miał darów.
Wiesz dlaczego? Bo dary to są narzędzia. Narzędzia, jak młotek, śrubokręt, klucz francuski. Rozumiesz? To są dary. Dary to nie są klejnoty, którymi się obwieszasz. To nie są perły, diamenty, mam dary. Nie. Dary są podobne do skrzynki z narzędziami, z którymi idziesz budować i naprawiać. Po to idziesz, po to masz te dary. Po to one są. Kiedyś jeden człowiek wyszedł do ewangelisty, który głosił i mówi: połóż na mnie ręce, abym ja miał dary uzdrawiania, jak ty. Ewangelista go zapytał: jak często chodzisz do szpitali? On powiedział: nie chodzę do szpitali. Więc jak zamierzasz często chodzić do szpitali? Nie, no nie zamierzam. To po co ci dary uzdrawiania? Czemu nie chcesz chodzić do szpitali, a chcesz mieć dary uzdrawiania? Tak jakbyś poszedł na medycynę, a nigdzie nie chciał zostać lekarzem. Po co? Po co te lata studiów? Po co te umiejętności? Wielokrotnie ludzie nie chcą pomagać innym ludziom, ale chcą dary. Rozumiecie? Nie lubię człowieka, ale chcę mieć dary ku pomocy człowiekowi. Wow. Po co ci dary, jak ty nie lubisz człowieka? Nie interesuje cię jego zdrowie, jego życie, jego szczęście. Po co ci dary? Po nic. A Duch Święty to jest duch miłości. To nie jest duch jakiś tam. Tylko jak ty przychodzisz do niego po narzędzia, to on mówi: dobra, chcesz używać, nie ma problemu. I coś ci powiem, jak jesteś w perworze walki, to idź po dary. Idź do Ducha Świętego, powiedz: chcę więcej, Duchu Święty. Potrzebuję więcej narzędzi. Potrzebuję więcej narzędzi. Potrzebuję więcej darów. Potrzebuję większego manifestu darów. Ja potrzebuję tego, ale używaj słowa potrzebuję. I to nie może być próżne słowo. Rozumiesz? To nie może być próżne słowo. Otwórz się na to. Ale bądź w akcji. Bądź w akcji. Bo po to są dary Ducha Świętego. To są rzeczy dla ludzi w akcji. Dla ludzi w akcji. To nie jest po to, żeby sobie posiedzieć w ogóle i teraz sobie pogadamy sobie. W ogóle wiesz, o co chodzi. Pouzdrawiamy sobie coś tam czasem, w ogóle pośmiejemy się później z tego, w ogóle poprorokujemy sobie, pogadamy w innych językach, bo w ogóle to bzdury są, to bzdety. Gdyby do Pani takie coś nie przyszło, wiesz, o co chodzi. Co to w ogóle jest? Wiecie, bo chrześcijanie wielokrotnie robią sobie w ogóle z tego takie... Taką zabawę, taki cynk na kółkach. Takie coś, wiecie, o co chodzi, nie? To w ogóle to takie... A to nie jest ten cynk na kółkach. To są poważne urządzenia. Poważne. Wiecie, kiedyś w dzieciństwie, jak chyba większość chłopców, miałem pistolety, karabiny i to było takie, ja się tym bawiłem. Wiecie, jak potem byłem, stałem się już dorosły, i zostałem przestępcą, zaczęły w moje ręce wpadać prawdziwe elementy zbrojne, nie? To zobaczyłem, że to nie jest zabawa. Po raz pierwszy w życiu, jak wziąłem do ręki w ogóle pistolet, popatrzyłem w ogóle, ja to pamiętam do dzisiaj, nie? W ogóle mówię, i w ogóle to daje siłę, mówię. Jaką to daje siłę? Wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest coś prawdziwego. To nie jest pstryk, pstryk. I bańka mydlana wylatuje, nie? Rozumiesz? Tylko to są prawdziwe naboje. Prawdziwa broń. Prawdziwa, prawdziwie zadająca ból lub śmierć. I dary Ducha Świętego są prawdziwą bronią. Możesz rozłupać diabła na pół darami Ducha Świętego. Możesz go ośmieszyć, poniżyć i możesz też darami Ducha Świętego uratować wielu ludzi. I trzeba mieć takie podejście do darów Ducha Świętego. Zabiegać o nie, z łatwością je przyjmować przez wiarę, uczyć się używać tych darów, tak? Ale wiedzieć, że jest to coś, co jest ważne, co jest istotne. Rozumiecie? Mieć szacunek też do darów Ducha Świętego.
Ja mam szacunek do darów Ducha Świętego. Kiedyś robiłem głupoty, przeprosiłem za nie Boga. Rozumiecie, robiłem głupstwa różne. Również, jeżeli chodzi o dary Ducha Świętego. Potem zobaczyłem, że nie, to nie o to chodzi, bo wiecie, kiedyś, jak byłem jeszcze zaburzony, to mi dary Ducha Świętego dawały poczucie wartości. I działanie w darach Ducha Świętego dawało mi poczucie wartości. Ale to jest głupota. To jest coś takiego, jakbyś wszedł do kościoła i miał na szyi powieszony klucz francuski jako ozdobę. Fajny garnitur, koszula, zamiast krawata klucz francuski, ale wiesz, o co chodzi. No popatrzył na ciebie i powiedział, ziom, no wow, ale masz gadżet. Wiesz, kurczę, to nie biżuteria, przyjaciele. Nie biżuteria. Wstańmy, proszę. Ojcze, ja dziękuję Ci za dzisiejszy czas. Ja dziękuję Ci za to, że Twój Święty Duch wprowadził nas w kolejne miejsca Twojej prawdy i pokazał, w jaki sposób korzystać z Twojej mocy. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za Twoje światło, za to, że jesteś wciąż ten sam. Wywyższam Ciebie, Boże. W imieniu Jezusa. Amen.